Cześć i czołem w kolejnym dniu. Dziś zabieramy się za przyklejenie płyt kartonowo-gipsowych na tą piękną ścianę. Ja bym to tak zostawił. Wygląda dobrze. No ale ma być płyta, będzie płyta. Płyty docięliśmy w ostatnim odcinku, zresztą mogliście to zobaczyć. Tu już czekają. Majster na dole urobił klej i teraz będziemy sobie to wklejać. To potrzebne nam będą na pewno poziomice, no bo będziemy musieli sobie wyrównać płaszczyznę. Ale ogólnie posiłkujemy się laserem. Proszę, zobaczcie, laser mamy tutaj już rozstawiony. O, widzicie? I teraz tak, jak mniej więcej to wkleić? Przede wszystkim najpierw ustaliliśmy sobie, czy ta ściana ma pion. No, ściana ma względny pion. Trochę się pochyla do środka, lekko, więc na górze będzie mniej miejsca niż na dole, teoretycznie. Tak więc odstawiliśmy się tutaj 2 cm, kreseczka po jednej stronie, kreseczka po drugiej stronie, no bo zakładamy, że ściana idzie prosto. No prosto, bo to nowe było wybudowane, więc odstawiliśmy się tu i tu. Laserek puściliśmy tak, żeby pokrywał nam się na znaczniku z tej strony i z tamtej strony. I potem miarką badaliśmy sobie odległość. Czyli przykładając tutaj, to nawet tu mamy odstawione o 13,5 cm, zaraz Wam powiem dlaczego. Czyli tutaj mamy 13,5 cm, a tu na górze jest tych centymetrów 12,5. Czyli różnica centymetra. Więc jeśli tu odstawiliśmy 2 cm, to tu będzie 1. I tyle chcemy uzyskać minimum przestrzeni za płytą, żeby klej nam się rozjechał. A też, żeby nie odstawiać tej ściany za bardzo. Tak więc tu będziemy mieli centymetry na klej, a na dole będziemy mieli tych centymetrów 2. I teraz jak będziemy sobie to poziomować i dlaczego odstawiłem to o 13,5 centymetra. No to już śledzę z wyjaśnieniem. Otóż tutaj 2 cm chcemy mieć luzu, więc dajemy sobie wymiar 2 cm luzu na nasz klej. Później 1,2 mm na płytę. No dałem 1,5, żeby było. Czyli już mamy 3,5 cm. I po 3,5 cm tu powinna być nasza płaszczyzna płyty. Natomiast, żeby to było dobrze widoczne, no to trzeba się jeszcze odsunąć o 10 cm. No możecie się, o ile chcecie, ale my to dla równego wyniku. O 10 cm się odsuwamy, więc w tym momencie laser jest ustawiony na 13,5 cm od naszej ściany. Po doklejeniu płyty na nasze placki będziemy ją dobijać do momentu, aż na naszej miarce, po dołożeniu jej do czołu, do frontu płyty, będzie 13,5 cm. Wtedy będę wiedział, że nasza płyta doszła nam... Nie, będzie 10. 10, przepraszam. Będzie 10 cm, bo to będzie te 2. Będzie te 2,2 cm przestrzeni na klej plus grubość płyty, czyli będzie 10 cm. Wtedy będę wiedział, że już więcej nie muszę dobijać mocniej. No i żeby jej też nie przebić. Tak więc tak to wygląda z teorii. Mam nadzieję, że żeście to zrozumieli. Majster wciąga klej, narzucamy placki i jedziemy.
na dole, szczyt jest już zrobiony. Majster w międzyczasie już wyciął nawet otwory pod gniazdka. Później wejdziemy na górę, to będziemy wycinać już pod, idealnie pod otwory okienne. To wam powiemy, gdzie tam znaczniki sobie pozaznaczaliśmy i tak dalej, żeby wyszło spoko. Przechodzimy do płytowania na dole. Ku uciesze naszego małego pomocnika futrzaka. I teraz tak. Tak jak tam był mały szczyt, to wklejanie na placki to było ok, spoko. Tak tu przy dużym szczycie, no wklejanie na placki byłoby bardzo uciążliwe, bo można przebić płytę i generalnie ona wam później może pofalować. Dlatego też dziś majster razem z nami będzie chciał wam się pochwalić swoim sposobem, w jaki sposób to on poziomuje płyty na klej i jest to naprawdę bardzo proste, każdy może to zrobić. Witam serdecznie, zapraszamy. Do poziomowania potrzebny nam będzie laser i długa poziomica, tak jak widzicie. W tym momencie zmierzyliśmy sobie już płaszczyznę naszej ściany. No, nie powiem, żeby ona była równa, bo tutaj na dole, biorąc 2 cm odsunięcia, miejscami mamy 3, miejscami mamy 1,5, ale miejscami też mamy 0,5 cm luzu. Tak więc, no wiecie, ta ściana idzie jak wąż. No ale nieważne, jakoś ją trzeba wyprostować. Tak więc dajemy sobie maksymalnie tyle, ile możemy się, wiecie, odsunąć. Minimalnie się odsunąć. U nas na dole to wychodzi 2 cm. I teraz tak. Potrzebna nam jest łata. Majster na tą łatę nakleił sobie taśmę klejącą, żeby nie mazać po poziomicy. Teraz na tej taśmie odliczył sobie od równą odległość 3 cm i wyrysował sobie naszą linię ołówkiem, tak jak widzicie. I teraz nasz marker tam jest zaznaczony 2 cm. Tyle chcemy uzyskać odsunięcia naszej płyty od ściany, tak? Dodajemy sobie te 2 cm plus nasze 3 cm i teraz będziemy robić sobie tak zwany stelaż z kleju. Czyli posłużą nam odpady z kartonu gipsu. W naszym wypadku są to felce, które żeśmy pościnali. I te felce będziemy sobie poziomować do naszej płaszczyzny. Czyli będziemy je dopychać do tego momentu, że tu na styku będziemy mieli nasz wymiar tych 2 cm o odległości pomiędzy ścianą a naszą płytą. A w dalszej kolejności, jak to już zaschnie, po prostu te puste przestrzenie wyłożymy plackami i płyty będziemy dociskać do oporu, aż one się do tego docisną. Równie dobrze możemy je później sobie zakręcić na to, a te przestrzenie puste zamiast klejem wypełnić pianoklejem. Jest to też fajny sposób. I zobaczcie, jak to działa. Bierzemy sobie, oczywiście musimy sobie rozstawy tak jak przy profilach rozstawić, czyli co 60 cm. Naklejamy sobie naszą płytę. Proszę bardzo. I teraz nie będziemy jej sobie pukać, tylko właśnie bierzemy poziomicę. Dziubuś przejdź sobie z tej strony. Teraz zobaczcie, dzieje się magia. Teraz jeśli mnie nie zrozumieliście wcześniej, możecie doskonale zauważyć, że teraz po prostu biorę poziomicę i staram się ustawić tak naszą płytę, żeby laser pokrył mi się tutaj z naszym ołówkiem na łacie. I majster robi to samo. Widzicie, że poziomica będzie równomiernie dociągać cały pasek płyty, więc on nam na pewno nie sfaluje. No, proszę. Dobra. Tak jak. Zobaczyć, Ubuś, czy jest oczko w poziomicy. Jest. No i w ten sposób wykonujemy czynności w rozstawie co 60 cm, pierwsza co 50 i widzicie, że jest to naprawdę bardzo prosty i szybki sposób do wykonania. Każdy sobie z tym poradzi. Jeśli tego sposobu nie znacie, ja serdecznie zapraszam, żebyście po prostu zaczęli go używać, bo jest po prostu świetny. Skromnie mówiąc. Trust.
I moi drodzy, szczyt wyklejony, tak jak mogliście zauważyć na timelapsach. Braliśmy i dokładaliśmy te płyty tak, jakbyśmy to robili do stelaża, czyli po prostu uzupełnialiśmy w placki przestrzenie pomiędzy naszymi stelażami, tak to nazwijmy, z pasków karton gipsu. Później majster brał poziomicę, mamy taką specjalną poziomicę, którą ściągamy beton, czyli że ona już nie poziomów nie pokazuje. Nie? I dobija, nie? I generalnie... Wiecie, jak to się mówi? Zawsze ktoś może zrobić lepiej, ale powiem wam szczerze, że... O, zobaczcie tutaj, może niech wam szefowa pokaże. Ale co, oczko? Nie, no oczko to teraz nie, chodzi mi o płaszczyznę. No to jest równiusieńko. Zobaczcie, płaszczyznę na tych płytach, o. Widzicie? Płaszczyzna na wklejanych płytach, no to ja uważam, że to jest rewelacyjny patent. Zresztą oczko teraz możecie zobaczyć tam od góry. I to jest ładne oczko. A tak naprawdę przy wklejaniu już samych płyt, to już nie musicie używać lasera, ani nie musicie patrzeć tak naprawdę na poziomicę. Chodzi o to, żeby to wszystko wam się tutaj na naszych prowadnicach zlicowało, więc tak to się robi. W dniu jutrzejszym, dzisiaj było strasznie gorąco, w dniu jutrzejszym będziemy wycinać nasze ościeża i na górze i na dole już damy im spokój, żeby sobie zastygły dobrze, ale przed tym wszystkim po prostu sobie warto zaznaczyć miejsce laserkiem. My ustawiamy sobie laserek na równi z oknem i odsuwamy się gdzieś mniej więcej z pół centymetra do centymetra ewentualnie poza ramę, tak żeby nasza płyta, którą sobie wkleimy w szpaletę, w nasze ościeże, nachodziła, ale nie całkowicie na naszą
jakby tutaj ramę okna, tylko tak gdzieś z pół centymetra. Lepiej, żeby ona nie nachodziła tak bardzo, bo później po pierwsze będziecie mieli problem z otworzeniem okna, a po drugie będzie bardzo mało miejsca, żeby tam obrobić tą szpaletę. Tak więc odsuwamy się laserem, zaznaczamy sobie kreskę. To samo na górze. Tutaj akurat w tym przypadku są bardzo nisko nasze nadproża osadzone. One są w zasadzie praktycznie na zero, bo tam chyba jest pół centymetra luzu tylko na piankę, więc no górna szpaleta siłą rzeczy będzie jakby więcej nachodziła na naszą ramę okienną, no ale na to już nic nie poradzimy, przecież nie będziemy podkuwać nadpróż. Tak więc słuchajcie, jeśli chcecie właśnie dobry patent na wklejanie płyt kartonowo-gipsowych, to taki stelaż pod laser jak najbardziej jest na tak. I mam nadzieję, że Wam się to w życiu przyda, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach profile kartonowo-gipsowe, znaczy do karton gipsu z metalu, są strasznie drogie i w tym momencie już takie konstrukcje stelażowe po prostu kosztują bardzo dużo pieniędzy, a tym sposobem możemy sobie o wiele, wiele po prostu tego wszystkiego zaoszczędzić. Ale musimy się liczyć z tym, że musimy mieć laser. Choć w dzisiejszej budowlance, na każdej budowie jeden laser minimum jest potrzebny. Tak więc tak to wygląda, szczycik zrobiony. Już zakryliśmy te wieńce, zakryliśmy te pustaki. Tak więc z dnia na dzień robi się tu coraz bardziej przyjemnie. Choć powiem Wam szczerze, że robota na poddaszach w lato to jest faktycznie przerąbana sprawa. Także pozdrawiamy wszystkich szpachlarzy, gipsiarzy. Ci, którzy robią poddasza, Ciebie Rysiu też pozdrawiamy. No i Czapa też, od Czapy zestaw. Tak więc Was też pozdrawiamy, drodzy widzowie. Zapraszamy na kolejne odcinki, bo w kolejnych odcinkach będziemy kończyć sobie tutaj boki, bo zostały nam dwie ściany, tutaj i tutaj. Z tym, że tutaj już nie będziemy mieli skosów. Tak więc po pierwsze nie będzie tyle odpadów z płyty, choć jak na razie powiem Wam szczerze, że odpadów z naszych płyt to jest, tutaj mamy dwa trójkąciki, to, to i to, i więcej odpadów nie ma, no tam może jakieś skraweczki. Zostały nam trzy płyty, tak więc trzeba będzie się bujnąć po materiał, bo raczej ich nam nie starczy. No ale to już w następnym odcinku, tak więc jeśli się podobało, to się cieszymy. Do następnego.